Weronika Gawlik, Polki triumfują w Pucharze Prezydenta. To triumf, który Was bardzo cieszy? Nie, myślę, że to jest taki triumf, który pozwoli nam może troszeczkę w lepszych humorach wrócić do domu. Ale suma summarum, bo za dwa dni zapomnimy o tym, będziemy chcieli zapomnieć, że to był tylko puchar. Chyba zaczynam się gubić, tak? Nie, chciałem zapytać, czy w ogóle jakoś szczególnie się szykowałyście na te mecze, nawet z Brazylią? Czy była analiza wideo, czy już raczej myślecie o tym, co dalej z naszą reprezentacją, jak będą wyglądać mecze już w nowym roku? Bo ten turniej, jakby nie patrzeć, trochę był przegrany już kilka dni temu. Tak, turniej przegrałyśmy już kilka dni temu. Czy się przygotowałyśmy? To oczywiście jesteśmy profesjonalistkami, jesteśmy sportowcami, chcemy wyjść na boisko i każdy mecz wygrać, nieważne z kim, nieważne o jakie miejsce, ale po to się wychodzi na boisko, tak? Dziś występ Kingi Grzyb w reprezentacji numer 244 została rekordzistką w historii reprezentacji Polski. Jaka to zawodniczka z Kingą? Grałaś wiele lat w tej kadrze, mogłabyś kilka słów o niej powiedzieć? Przedstawić ją trzeba, chyba nie trzeba jej w ogóle przedstawiać, bo jest to zawodniczka, która wychodząc na boisko jest cała sobą, tak? Zarówno sercem, głową, jak i ciałem. Na boisku walczy do ostatniej piłki, charakteryzuje się świetnym rzutem, super dynamiką i przede wszystkim walką do samego końca. Wiem, że to może nie do końca pytanie do Ciebie, ale widziałaś się oczywiście z dwoma naszymi kołowymi, Asią Drabik, Asią Szarawagą. Mogłabyś przekazać, w jakim one są stanie, bo rozumiem, że ze względu choćby na ich wygląd, no nie pokażą się nam tu przed kamerą. No na pewno nie będą się chciały, bo wyglądają jak po prawdziwej wojnie. W jakim są stanie? Na razie prognozy są dobre, ale jednak po powrocie do Polski będą musiały jeszcze raz przebadać się na spokojnie, gdyż zarówno jedna Asia, jak i druga Asia są na tyle opuchnięte, że trzeba to sprawdzić dokładniej. Dziękujemy za ten puchar. Wracajcie bezpiecznie do kraju. Dziękujemy bardzo.